Witam wszystkich serdecznie. Ja mam na imię Wiktor Akaszmar i chcę wam cię przedstawić poselstwo na temat Jezusa Chrystusa. Dzisiaj w ogóle wszyscy, kiedy wchodzicie w ten okres świąteczny Bożego Narodzenia i wiecie, często tak naprawdę najczęściej nie rozumiecie tego wszystkiego, czemu to robicie i czemu spotykacie się w grudniu razem rodzinnie. I chcę wam powiedzieć, że ten Jezus, który przyszedł na świat, Słowo Boże, Logos, ten, który jest obrazem niewidzialnego Boga, który jest obrazem Ojca, kiedy On szedł na ziemię i stał się ciałem, przyszedł po to, aby odkupić ciebie, aby zbawić ciebie. Bo najczęściej jest tak, że wszyscy spotykają się 24-5 grudnia, leje się alkohol, macie dobrą imprezę, ale tak naprawdę nie rozmyślacie nawet na chwilę o tym, co się wydarzyło. I chcę ci powiedzieć, że ten Jezus, którego tobie dzisiaj głoszę, to już nie jest małe dziecko. Ten Jezus to jest potężny Król, to jest prawdziwy Bóg, to jest cudowny doradca, to jest Książę Pokoju, to jest Król Królów. I ten Jezus dał mi nowe życie. Ten Jezus, którego tobie dzisiaj zwiastuję, może również zbawić ciebie, drogi słuchaczu. Jeśli słyszysz mój głos, wiedz, że jest to głos prawdy. I jest coś takiego z nami. My jako ludzie mamy coś takiego, że kiedy jest głoszona prawda, to nasze serce rozpoznaje tą prawdę, bo Bóg złożył wieczność w nasze serca. I tym wiecznym Bogiem jest Jezus Chrystus. I dzisiaj, kiedy świadomie zawołasz do Jezusa, to możesz doświadczyć nowego narodzenia. Albowiem każdy, kto chce otrzymać życie wieczne, musi pojednać się z Jezusem Chrystusem. Czemu tak mówię? Dlatego, że On jest tym życiem. Jezus Chrystus jest życiem wiecznym. Jezus Chrystus jest prawdą. Jezus Chrystus jest drogą. On jest życiem. I On prowadzi nas do Ojca. On jest jedyną drogą do Ojca. Tylko w Jego imieniu możemy być zbawieni. Tylko On jest w stanie dać nam nowe serce i nowego ducha. A każdy, kto nie ma Ducha Chrystusa, nie należy do Niego. Więc aby stać się własnością Boga żywego, musisz otrzymać Jego ducha. Każdy, kto chce ujrzeć i wejść do Królestwa Bożego, musi narodzić się na nowo. Musi narodzić się z góry, z nieba. Musi narodzić się z wody i z ducha. Tak powiedział Jezus. To nie chodzi o to, że wszyscy mi w Polsce mówią, że znają Jezusa. Nie. Musisz mieć realne spotkanie z tym, który zmartwychwstał. Z tym, który panuje na wieki. Możesz się realnie z Nim spotkać. I On jest dzisiaj dostępny dla ciebie przez wiarę. Jeśli uwierzysz w to, że Jezus Chrystus został ukrzyżowany w twoje miejsce. Jeśli uwierzysz w to, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, że Bóg Ojciec wskrzesił Go z martwych, będziesz żyć, będziesz zbawiony. Jeśli w sercu swoim uwierzysz, bo to wszystko dzieje się w sercu i ustami wyznasz, będziesz żył na wieki. To jest tak proste, to jest tak proste przesłanie. Dzisiaj, kiedy tutaj jesteśmy, jesteśmy Kościołem Mocy. Jesteśmy Kościołem Mocy i spotykamy się na ulicy Dzierżoniowskiej 11 w każdą niedzielę o godzinie 10 na Młocinach. I zapraszamy was wszystkich do nas, bo wszyscy, którzy tam są i którzy tworzą tę społeczność, spotkali osobiście Jezusa. I Jezus jest prawdziwy. Jezus jest w stanie wyrwać ciebie z ciemności. Jezus jest w stanie wyrwać ciebie z twoich uzależnień i nałogów. Wyrwać ciebie z twoich patologii. To jest Jezus, którego wam zwiastuję, bo dzisiaj mówi się o wielu Jezusach, ale jest jeden Jezus. Ten, który jest potężny, ten, który jest prawdziwy, ten, który jest żywy i ten, który zmartwychwstał. Przemyśl to wszystko, przemyślcie to wszystko, co wam dzisiaj powiedziałem i wiedzcie, że czas jest krótki i to dzisiaj jest dzień zbawienia. Nie mów sobie jutro, nie mów sobie za 3 lata, nie mów sobie za 10 lat. Ale dzisiaj, kiedy słyszycie nasz głos, wiedzcie, że przybliżyło się do was Królestwo Boże. Że Jezus Chrystus może dać ci nowe życie. On jest jedynym ratunkiem, On jest jedyną nadzieją dla nas.